Radni przyjęli program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. To już drugie podejście do podjęcia tej uchwały. Po tym, jak pod koniec ubiegłego roku okazało się, że miasto przeznaczy na ten cel o 140 tysięcy złotych mniej niż w roku poprzednim, przedstawiciele organizacji pozarządowych wystosowali pismo do sądeckich radnych z prośbą o interwencję. Teraz projekt ponownie wrócił pod obrady. Program, który był konsultowany w okresie od 30 października do 13 listopada, w trakcie konsultacji wynikła konieczność oszczędności w budżecie miasta Nowego Sącza. W związku z tym współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi została ograniczona do niektórych tylko obszarów. Oświaty i wychowania, turystyki, upowszechniania kultury, zarządzania kryzysowego i ekologii. Te ograniczenia nie zamykają jednak możliwości dofinansowania. W ramach autopoprawki do projektu wprowadzono dodatkowe 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej. Cieszę się, że te dodatkowe środki tutaj zostały wykazane, czyli te 50 tysięcy złotych. Oczywiście no zawsze moglibyśmy sobie życzyć, marzyć, żeby te środki były zdecydowanie większe. Natomiast mam nadzieję, że te właśnie dodatkowe środki na zadanie o dużym znaczeniu społecznym zostaną, myślę, rozsądnie też zagospodarowane. Najwięcej środków zostało przeznaczone na program z zakresu pomocy społecznej 324 tysiące złotych i ochrony zwierząt 300 tysięcy złotych. Na obszar związany z ochroną zwierząt to jest bardzo ważny obszar i ta kwota, która jest tam zabezpieczona, powoduje, że możemy ważne zadanie samorządu, jakim jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w całości przeznaczyć na właśnie współpracę z organizacją, która realizuje to zadanie poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt. To jest kwota, która zapewnia funkcjonowanie schroniska dla zwierząt przez cały rok. Również ta kwota jest jeszcze wyższa w zakresie, już tutaj troszeczkę jak gdyby ubiegam ewentualne pytanie, w zakresie pomocy społecznej. I to też wiąże się z tym, że jest ona przeznaczona na realizację innego bardzo ważnego zadania, które też właśnie realizujemy poprzez współpracę z organizacją, jaką jest schronisko Brata Alberta, i dotyczy to opieki nad osobami bezdomnymi. 170 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 126 tysięcy złotych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, po 80 tysięcy złotych na ochronę zdrowia i kulturę fizyczną, natomiast na zadania z zakresu aktywizacji mieszkańców 24 tysiące złotych.